Mając takiego patrona, to wielki dla nas zaszczyt, dla naszej społeczności szkoły, ale również i pewne obowiązki, które z tego wynikają i którym staramy się podołać. Nasza szkoła bierze liczne działania, które idą w kierunku upamiętnienia, oddania hołdu świętemu Janowi Pawłowi II, naszemu patronowi szkoły. I jednym z takich elementów jest dzisiejszy właśnie konkurs. Konkurs, który ma upamiętniać, który ma pokazywać osobę świętego Jana Pawła II. Sama nazwa już mówi, to co niezniszczalne trwa, czyli to co było bardzo dobre, niezniszczalne, cała spuścizna świętego Jana Pawła II. Wiem, o Tobie jesteś. Widziałem w tłumie Twą twarz Ojca, patrzyłeś w moje chore oczy, widziałem ogrody Boga, wiem, o Tobie jesteś. Wskazujesz mi drogę do jutra, zrywasz pęta z rąk, zdejmujesz ciszę z ust, zapalasz prawdę w oczach. Musisz stanąć i patrzeć, coraz głębiej, głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy podniesione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem. Głębimy przemiany. Znów do tego, to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności. Pragnę wyrazić moją wdzięczność i za zaproszenie i możliwość udziału w gali podsumowującej konkurs o świętym Janie Pawle II. Wdzięczność dla całej społeczności szkolnej, dla organizatorów konkursu, uczestników i zwycięzców. Cieszę się, że szkoła imienia świętego Jana Pawła II w Starych Kobiałkach czci imię swojego patrona i stosuje się do nauczania świętego Jana Pawła II. Życzę, aby te dobre tradycje i dobre zwyczaje były kontynuowane i abyśmy mogli spotykać się, tak jak pan dyrektor zapowiedział, cyklicznie na kolejnych konkursach. Uwielbiam Cię, siarę wonne, bo nie znajduję w Tobie dumy do żadnych osób. Uwielbiam Cię, siarę wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę nosą. Uwielbiam Cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w Twoich opalnych liściach. Uwielbiam Cię, drzewo surowe, któreś kryło jego barki w krwawych liściach. Uwielbiam Cię, blade światło przemiany chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, odpowiadając naszego brzegu tajemną ścieżką. Ja co roku uczestniczę w eliminacjach tego konkursu. Co roku jestem pod wrażeniem. W tym roku również poziom bardzo wysoki. Młodzież, dzieci recytowały bardzo świadomie. Dobór tekstu jak najbardziej adekwatny. Myślę, że cała komisja jest pod wrażeniem. Wsparcie w dobrych i złych chwilach. Trzymałeś nad nami wartę. Pilnowałeś, abyśmy nie zeszli ze szlaku, który prowadził do Boga. Potrafiłeś przeciwstawiać się złu. Gromadziłeś wokół siebie tysiące osób, młodych i starych, dużych i małych. Kochamy Cię za to, że byłeś przy nas, wędrując przez ścieżki. Zdecydowanie serce rośnie, raduje się z tego powodu, że tutaj w Starych Kobiałkach od wielu, wielu lat organizowane są konkursy poświęcone najważniejszemu chyba w historii Polski, najważniejszej osobie świętej pamięci papieżowi Janowi Pawłowi II. To jest patron szkoły, który został patronem w 1999 roku. W momencie, kiedy wybudowaliśmy tutaj w Starych Kobiałkach nowy budynek szkolny. Ale ówczesni nauczyciele, działacze społeczni, radni zastanawiali się, kogo znaleźć za patrona, kto byłby odpowiednią osobą do tego, aby tutaj w tej szkole w Starych Kobiałkach być patronem. Po wielu dyskusjach rodzice, nauczyciele, ówczesna społeczność doszła do wniosku, że najwłaściwszą osobą będzie Jan Paweł II, nasz papież, najbardziej znana osoba
w Polsce, na świecie. Osoba, która swoją działalnością, swoją myślą, swoimi przemyśleniami inspirowała, inspiruje, myślę, pokolenia młodych ludzi, młodych, dorosłych, wszystkich Polaków. I to, że tutaj w Starych Kobiałkach organizowany jest corocznie ten konkurs, dobrze pokazuje, czy pokazuje, jak właściwie powinno się podchodzić do patrona szkoły, do ważnych osób, które patronują młodzieży. Powinniśmy poznawać ich życiorys, powinniśmy poznawać ich działalność, ich myśli, które nam przekazują, i te myśli, ta działalność powinna nam towarzyszyć. I jestem przekonany, że tak jest, towarzyszy nam przez całe nasze dorosłe życie.